No, witam. Dzisiejszy odcinek będzie bardziej luźniejszy, ponieważ będę odpowiadał na wasze pytania z Discorda, na którego serdecznie zapraszam. Link w opisie. Bez przedłużania, zacznijmy. Dwa pytania od Antoesa. Kiedy będzie IRL oraz kiedy pokażesz twarz? IRL nie wiem kiedy będzie i czy w ogóle będzie, bo jakoś nie planuję tego w tym czasie. Natomiast moją twarz będę pokazywał w przyszłości na streamach. To na pewno. Pytanie od Ambrożego, Wojtasa, Andiego oraz Gamera. Skąd pomysł na filmy, nagrywanie? To jest dobre pytanie. Za dzieciaka surfując po internecie oglądałem wszelakie filmy, czy to z Minecrafta, czy CS-a. Sprawiało mi to niesamowitą frajdę. Mój sprzęt na tamten czas nie był najlepszy, więc 30 FPS-ów to był maks, jaki mogłem z niego wyciągnąć. I parę lat później uzbierałem pieniądze na pierwszy porządny komputer do gier. I tak przyszło mi do głowy, a co gdyby sprawić teraz frajdę ludziom, co kiedyś byli na moim miejscu i zacząć nagrywać filmy dla nich. I w sumie taki jest zamysł mojego kanału. Kolejne pytanie jest od Datsuna. Jak masz na imię i jaki jest twój ulubiony samochód? Mam na imię Maciej, a moim ulubionym samochodem jest Nissan Silvia S14. Uwielbiam japońską motoryzację. Pytanie od Takeshi Nakazato. Czy lubisz muzykę z lat 90? Owszem, lubię. Najbardziej z lat 90 podoba mi się grupa hip-hopowa NWA, w której m.in. był Ice Cube, Dr. Dre oraz Eazy-E. Rest in peace dla legendy. Pytanie od Highway. Skąd pomysł na nick? Na ten nick wpadłem w podstawówce, kiedy miałem takiego znajomego, nie będę mówił jego imienia, który odwalał jak się tylko dało. Kiedyś na lekcji wychowawczej powiedziałem do niego, że jest chory psychicznie, w żartach oczywiście, a nauczycielka zwróciła mi uwagę, abym do niego tak nie mówił, bo to choroba i tak dalej. A potem jak wyszliśmy z klasy, to się śmialiśmy z tej sytuacji i tak oto powstał nick psychiczny. Pytanie od Matiego, Filipa z Konopi oraz Kabloka. Ile masz lat? Mam aktualnie 19 lat. I kiedy coś kreatywnego na kanale? Nie wiem, ale na pewno coś będzie. Pytanie od Querty. Kim się inspirujesz i jaki jest twój ulubiony twórca internetowy? Seria z My Summer Car była inspirowana od sławnego australijskiego youtubera Marty Cito Pens. A tak to nie wiem, kim się inspiruje. A co do moich ulubionych twórców, to jest ich trzech. Jest nim Pezzy, Grizzy oraz Elastic Droid. Pytanie od Sunshine. Czy My Winter Car to dobra gra? Szczerze? Nie wiem. Nie wyszła jeszcze, ale mam nadzieję, że taka będzie. Pytanie od Kota Grzesia oraz Gamera. Czym jeździsz IRL? Aktualnie niczym, ale w planach jest Toyota Celica 6. generacji albo 7. Pytanie od Poland Animations. Co sądzisz o Datsunie Nissanie 100A? Japońską motoryzację, jak już mówiłem, uwielbiam, no i Nissan 100A był inspiracją dla twórcy gry My Summer Car, z którą również mi się kojarzy. Pytanie jest jednak, co o niej sądzę? Myślę, że to super autko w rzeczywistości i na pewno bym chciał się takim w prawdziwym życiu przejechać. Może przejdźmy teraz do szybkich pytań, bo takie też tutaj się znalazły. Majonez kielecki czy wybierasz do picia? Myślę, że ketchup. Najlepiej taki niebieski. Czy jesteś psychiczny? No to wygląda. Byłeś w ciąży? Nie, nie zamierzam. Czy będziesz grał w My Winter Car jak wyjdzie? Myślę, że tak. Czy pojawi się kiedyś możliwość zagrania z widzami? Jak najbardziej. Co uważasz o Golfie 4? Spoko, brum brum. Zjadłeś mydło? Na jednego gryza. Czy lubisz żaby? Są spoko. Kum kum i te sprawy. Ostatnie pytanie na dziś. Hej, czy kiedyś będzie My Summer Car i czy planujesz inne gierki? Myślę, że kiedyś My Summer Car jeszcze się pojawi na kanale, chociaż nie chcę tego obiecywać, ponieważ poza przejściem tej gry i osiągnięciami to na razie nie mam żadnego pomysłu. A co do innych gierek, staram się znaleźć odpowiednie i jestem jeszcze w trakcie ich szukania, żeby nie były nudne. To na tyle w tym odcinku. A, moment. Miałem pozdrowić parę osób z poprzedniego odcinka. Momencie, gdzieś to tutaj miałem. O, dobra, znalazłem. Pozdro Ac, Borys, Erwin, Felik, Kacper, Karmek, Kesim, Lolek, Łukasz, Michał, Mieczysław, Tabaluga oraz Wojtuś. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Do zobaczenia, do następnego. Yo!